Dzień dobry Państwu, Joanna Małecka. Witam serdecznie. Mamy wtorek, a więc czas na najnowszy podcast, czyli krótko mówiąc moje czytanie sukcesu po poznańsku. Pisaliście Państwo do mnie, że jesteście poruszeni artykułem i wywiadem Eli Podolskiej z Małgorzatą Ostrowską. Powiem szczerze, że też ten artykuł bardzo mi się podoba, dlatego specjalnie dla Państwa postanowiłam go przeczytać. A tytuł brzmi Różne oblicza Małgorzaty. Jej chrapliwy, ostry głos towarzyszy nam od wielu lat. Takie przeboje jak Szklana pogoda, Gołębi puch, Meluzyna i tutaj każdy może dopisać kolejne swoje ukochane tytuły, które znają i nucą wszyscy. Są ponadczasowe, tak jak sama wykonawczyni, która ma w sobie mnóstwo energii, siły, a jednocześnie łagodności. Potrafi iść z piłą do ogrodu i pisać poetyckie teksty. Trudno ją zaszufladkować, bo na to nie pozwala. Mówi o sobie, że jest rzemieślnikiem bez określonego zawodu, bo tyle rzeczy robi i tyle rzeczy potrafi. Małgorzata Ostrowska, a może to już Małgorzaty, bo przecież mają różne oblicza. W listopadzie ubiegłego roku ukazała się pani najnowsza płyta pod tytułem Na świecie nie ma pustych miejsc. To bardzo osobista, kobieca, przemyślana i mądra płyta. Małgorzata Ostrowska, bardzo dziękuję. Jestem nią zauroczona. Co skłoniło panią do nagrania właśnie takiej płyty? Tak bardzo niepodobnej do Małgorzaty Ostrowskiej, którą dobrze znamy od lat. Nie ma na niej tego buntu, jest za to kobieta z doświadczeniem. Po pierwsze, jestem kobietą z doświadczeniem. Po drugie, jestem osobą niejednorodną i zawsze taką byłam. Myślę, że wszyscy kojarzą mnie z bardzo drapieżną Małgorzatą Ostrowską. To jest jedna strona medalu, a ta druga to do tej pory z różnych powodów była niepokazywana. Może też głównie dlatego, że się nie przebijałam przez tę mocną stronę Małgorzaty. W końcu jednak przyszedł taki moment, że musiałam to pokazać. I właśnie to uczyniłam. Inaczej nie potrafię się z tego wytłumaczyć. Nie widzę też powodu, żeby się tłumaczyć, bo mi się ta płyta podoba i przyszedł taki czas, że musiałam ją nagrać. Wiele osób może być zaskoczonych, bo do tej pory pani wizerunek to była buntowniczka, kolorowa kobieta z pazurem i ogromną siłą w sobie. Co się z nią stało? Ona nadal istnieje i nadal gdzieś ją w sobie noszę. Mało tego, ona nadal funkcjonuje w wydaniu elektrycznym, a płyta jest wydaniem mocno akustycznym. Jest tyle innych pięknych instrumentów, których nie sposób pokazać na koncercie na stadionie. Bardzo chciałam te fragmenty i niuanse mojej osobowości tak pokazać. Niemniej to wcale nie znaczy, że zupełnie rezygnuję z Małgorzaty Ostrowskiej, energetycznej, bardzo, bardzo ostrej. Nie mogłabym jej pozostawić, bo te dwie różne osobowości się dopełniają. Kobieta nie powinna być jednowymiarowa przecież. Dokładnie tak jest, mówi Małgorzata Ostrowska. Zawsze była pani buntowniczką? Jak to się zaczęło? Nie wiem, czy można mnie określić jako buntowniczkę, a przynajmniej nie upierałabym się przy takim określeniu. Nigdy moim głównym zamierzeniem nie był bunt, a że taką, a nie inną ekspresję mam i takie, a nie inne poglądy, to tak to wyglądało. W wieku 11 lat na pewno nie był to bunt. W wieku 60 lat z haczykiem to także nie jest bunt, bo przecież przeciw czemu mam się buntować, jeśli świat dookoła mam ułożony dokładnie tak, jak chciałam. Jak go sobie ułożyłam. Określeniem mnie buntowniczką to jest pójście na skróty. Pani piosenki, także ta z okresu zespołu Lombard, to według mnie raczej wypowiedzi kobiety, która ma coś do powiedzenia, ma swoje zdanie, poglądy, wie czego chce. Chciałabym, żeby mnie słuchano, a niekoniecznie odbierano tak jednoznacznie jako buntownika albo niebuntownika, jako czerwoną czy zieloną. Kobieta jest złożoną istotą. Jest pani jedną z niewielu wokalistek, która mówiła o różnych istotnych rzeczach i sprawach, a nie tylko płakała z powodu utraconej miłości. Bardzo się cieszę, że ma pani takie zdanie, bo dokładnie tak jest. Skąd wziął się ten pani kolorowy wizerunek, stroje, niesamowite makijaże? To była moja wewnętrzna potrzeba. Nie chciałabym być jednoznacznie określona jako buntowniczka, a raczej jako osoba przekorna i na pewno jeśli cokolwiek w moim świecie, który mnie otacza, nie odpowiada mi, to próbuję to zmienić i próbuję ze światem zewnętrznym dojść do porozumienia. Myślę, że w latach 80., kiedy zespół Lombard powstawał, kiedy budziła się także moja świadomość muzyczna i artystyczna, nie odpowiadał mi szary świat dookoła i dlatego mój własny wykreowałam zupełnie inny. Na pewno kolorowy, na pewno inny niż to, co widziałam na ulicy. Zrobiłam ten świat takim, jakim chciałam go widzieć. I to w większości własnymi pomysłami i własnymi rękoma. Tak, takie były czasy. Nie było z czego korzystać, bo niczego nie było. Wracając do muzyki i różnorodności. Miała pani też epizod jazzowy. Tak. Myślę, że to się wszystko ładnie składa na sylwetkę Małgorzaty Ostrowskiej, bo po prostu staram się być otwarta na świat, na muzykę. To epizody muzyczne, jazzowy czy niestety muzykalowy. Nie lubię muzykali, ale bywają argumenty i w tym przypadku też były ważne, które przekonały mnie do udziału. Z chęcią próbuję różnych gatunków muzycznych, choć są też takie, których tak dalece nie lubię, że pewnie nigdy nie spróbuję, ale staram się zdobywać nowe doświadczenia muzyczne. A dałoby się Małgorzatę Ostrowską nazwać aktorką? Oj, bardzo kiepską. Chyba jednak bym w tym kierunku nie podążała. Zagrała pani kilka ról filmowych. Tak, ale nie jestem z nich do końca usatysfakcjonowana, choć cieszę się, że w moim życiu zaistniały, bo dały mi wiele fajnych doświadczeń. Także tych aktorskich, jeżeli to można tak określić.
Myślę, że w tej chwili jestem na pewno bogatsza i mam większe doświadczenie. Myślę, że teraz może wyszłoby mi to lepiej. Kto wie, może kolejne role czekają. Teoretycznie ma pani rację, jeśli się pojawią, to będziemy o tym rozmawiać. W pani karierze są też niesamowite spotkania ze znakomitymi muzykami i zespołami: Lech Janerka, Dżem, Michał Urbaniak i wielu innych. No sporo tego było i mam nadzieję, że jeszcze się przydarzy. To są takie fajne spotkania muzyczne, które dają ogromną satysfakcję. Jestem otwarta na muzykę i z chęcią uczestniczę w takich przedsięwzięciach. Przyglądając się pani życiorysowi, to trudno mieć odwagę i mówić o pani jednoznacznie. Mówią ci, którzy go nie znają. Życie trzeba doświadczać jak najgłębiej. Jaką jest pani kobietą prywatnie? Myślę, że zupełnie inną niż na scenie. Bliższą temu, co na ostatniej płycie zaprezentowałam. W domu ładuję akumulatory. Zajmuję się rzeczami, o których moi słuchacze by mnie nie podejrzewali. Zajmuję się domem, kuchnią, ogrodem, także czasem muruję, układam kafelki, biegam po ogrodzie z piłą łańcuchową. Działam też w plastyce troszeczkę. Robię też na przykład kosmetyki dla siebie, przyjaciół i mojej rodziny. Robię bardzo różne rzeczy. Twierdzę, że jestem rzemieślnikiem bez określonego zawodu, tak z upodobania. Czyli taka baba z krwi i kości? Myślę, że tak. A nie lubi pani czasem poleżeć i popachnieć? Chciałabym bardzo, tylko nie mam na to czasu w tym życiu. Dostała pani w 1999 roku Nagrodę Bursztynowego Słowika za całokształt twórczości. Czym jest dla pani ta nagroda? Czymś ważnym, bo została przyznana mi za wszystko, co zrobiłam. Być może jest to najpoważniejsza nagroda, jaką mam na swoim koncie, bo zbyt wielu ich nie mam, żeby było śmieszniej. Bardzo się z niej cieszę. Szczerze mówiąc, jeszcze nie dorosłam do podsumowania mojej pracy artystycznej, ale ktoś się pokusił za mnie dużo wcześniej. Bardzo się ucieszyłam, kiedy po przerwie wróciła pani do muzyki. Brakowało mi i sądzę, że wielu słuchaczom pani głosu i pani piosenek. Musiałam zrobić przerwę. Czasem trzeba wziąć oddech i sprawdzić, czy życie obok nie jest ciekawsze. Jak dobrze, że nie było. Było, ale jednak czegoś mi brakowało. Pozdrawiam serdecznie panią Małgorzatę Ostrowską, wielką artystkę, której jestem też ogromną fanką. No i cóż, czekam na kolejne propozycje artykułów, które mogę państwu przeczytać, a tymczasem do usłyszenia.